Jak dobrze wiecie, od pewnego czasu współpracuję z Supercellem i mam dostęp do niektórych informacji nieco prędzej. 9 maja, czyli w tę sobotę, na oficjalnym kanale Brawl Stars na YouTubie pojawi się nowy Brawl Talk, który zapowie nam nowiuśką aktualizację. Ja sam osobiście obstawiam, że aktualizacja zostanie wprowadzona do gry 11-12 maja. Jak to zazwyczaj było, czyli 2 dni po Brawl Talku. Ale teraz przejdźmy do najważniejszej informacji dzisiejszego odcinka, która odmieni całkowicie grę, moim zdaniem. Z pewnością wielu z Was, przeglądając internet, natknęło się na takie fake newsy przedstawiające karnet bojowy Brawl Stars. Moi drodzy, tym razem to nie jest fake news. Wraz z nową aktualizacją do gry zostanie dodany nowy Battle Pass. Dokładnie tak. A kiedy zostanie dodany taki karnet bojowy do gry, od razu organizuję dla Was konkursik na moim Instagramie. Pierwsza linijka w opisie. Zostaw teraz followa, żeby nie przegapić konkursu. Ja Ci dobrze radzę. Teraz zastanówmy się, pospekulujmy troszeczkę, ile taki karnet bojowy może kosztować. W Fortnite kosztuje 40 zł i jest on ważny jeden sezon. Czy w Brawl Starsie też będą sezony? Czy będzie po prostu jeden karnet bojowy na całą grę, załóżmy, na pół roku? A później, jeżeli większość osób odblokuje karnet bojowy, to będzie on rozszerzany, tak jak to było i miało miejsce na Alei Pucharków. Czy też będzie on odblokowywany wraz z poziomem konta, bo w Fortnite też tak jest, jeżeli zdobędziemy wyższy poziom konta, no to odblokowujemy na przykład nowe skiny i inne rzeczy, ale do tego za chwileczkę przejdziemy, co byśmy mogli odblokowywać w karnecie bojowym. Czy też będziemy odblokowywali go wraz z zgromadzonymi puszkami na koncie. Im mamy puszek więcej, tym odblokowujemy lepsze rzeczy. Mi się wydaje, że raczej to zrobią od poziomu konta. A dlaczego mi się tak wydaje? Ponieważ próg puszek teraz jest łatwo przeskoczyć, jest naprawdę dużo postaci i na przykład jak się kończy sezon, masz 18 tysięcy puszek, do tych 20 jest Ci bardzo łatwo dobić. I mi się wydaje, że Supercell będzie chciał, żebyśmy się bardziej wysilili i grali cały czas w gierkę i zrobi nam po prostu od poziomu konta. Ja mam 120 poziom, więc prawdopodobnie odlokuję już cały karnet bojowy. Ale nie wiem, zobaczymy. Wy dajcie oczywiście dać w komentarzu, co byście woleli, czy od poziomu konta, czy od ilości pucharków. Co w takim karnecie bojowym byśmy mogli odblokować? Na pewno nowe skiny, nowe postacie, gemy za darmo, monety za darmo, może te awatary albo sztandary, które przedstawiają nasz wizerunek. Na przykład jak odblokujemy kruka, no to wiadomo, możemy sobie ustawić sztandar kruka. Emot ikonki, jeżeli miałyby zostać wprowadzone do gry. Może jakieś kolorowe niki w postaci, żeby nam się inne niki wyświetlały. Nie mam pojęcia. Wy oczywiście dajcie znać w komentarzu, co byście chcieli odblokować w karnecie bojowym. Jeżeli dostanę jakieś kolejne info, od razu nagram dla Was odcinek. Dostałem tylko właśnie tę oto grafikę, która Wam się wyświetla w tym momencie na ekranie. Nic więcej nie napisali, tylko napisali, że musimy czekać i dowiemy się czegoś niebawem. Więc teraz nam się zrobił taki trochę tajemniczy klimat. Ja sam osobiście nie mogę się doczekać na kolejne sneak peek. Wy, jeżeli też nie możecie doczekać, łapeczka w górę, niech ten film złapie zasięg, niech się więcej osób dowie, że Supercell przygotowuje dla nas coś super. A teraz, moi drodzy, przejdźmy na moje konto i zagrajmy kilka meczyków. Okej, moi kochani, jesteśmy na moim koncie, sprawdźmy, co my mamy dzisiaj ciekawego w sklepie. O, pani Mortis jest... Robo Mike, dalej taki drogi. Mecha Boo też dalej taki drogi. Jeju, przesadzają troszeczkę z tymi skinami. 300 gemów za taki byle jaki skin, moim zdaniem, no, trochę drogo. Otwórzmy sobie darmową skrzynkę. Jak dobrze wiecie, moi drodzy, ja już mam na koncie odblokowane wszystko. Może Wam nie pokazywałem, ale już mam każdy gadżet. O ile się nie mylę, poczekajcie. Tak, mam już każdy gadżet odblokowany i, moi drodzy, mamy dzisiaj Igrzyska Mocy za dymkę, więc zagrajmy sobie za dymkę. Miejmy nadzieję, że jakiś nam się uda meczek wygrać. Ja bardzo lubię grać za dymę Frankiem. Nie wiem jak Wy, ale ja bardzo lubię grać Frankiem. I zobaczmy, co jest w drużynie przeciwnej. Dynamite, Mortis oraz Shelly. O kurcze! I tutaj, moi drodzy, może być troszeczkę problematycznie, bo ten Mortis będzie nas tutaj rushował i Dynamite będzie nas obijał. No, tu będzie ciężko, ale miejmy nadzieję, że się uda. Ta Penny... Dobra. Ta Penny musi postawić ten mortar. Stawiam mortar, Penny. Bo ten Dynamite, Coach Mike dodatku, nas tutaj podjedzie. Dobra, Mortis raz. Co on zwariował, ten Mortis? Przecież on mnie nie zabije. O, dobra. Pięknie trafiłem. 3 razy w niego nie trafiłem. Dobra, nieważne. Muszę mieć ulta, żeby rozwalić bramkę. Jest ok, jest ok. Ta Shelly tutaj pokonała prawie, że tą Penny. Nie mam niestety ulta, nie mam niestety ulta, a gdybym miał ulta, dobra, to będzie kontratak, tu będzie kontratak, więc musimy uciekać. Zabij go, zabij go, zabij go, zabij go, zabij go. Bomba, leży. Jak dobrze, że Farrell jest na obronie, moi drodzy, lecimy teraz. Teraz nie ma żartów, czekamy na moją Nitę oraz Penny. Coach Mike przeskoczył sobie, poleciał ult, wycofałem się troszeczkę. Ta Nita padnie, zabijcie Shelly, dobra, Shelly zabita. Okej, okay, rzucam tu piłkę, ultuję. Bomba. Tak jest. Strzelasz Nita! Strzelasz Nita! Strzelasz Nita! Tak jest!
Szaro strzelił Gora. Pięknie, panowie. O to chodzi. Gol, gol, gol. Ali, ali, ali. Lecimy, lecimy. Dobra. Powiem tak. Aha, Dynamite. Czemu on nie rozwalił bramki? Ale on jest z bankiem trochę. Hop. Ulcik. Ajajaj, spaliłem. Spaliłem i to bardzo. Dobra, ten Mortis nie może, nie może. Nie wziął piłki. Sztos totalny. Czekaj, bo nie widzę. Dobra, tu jestem. Okej. No, 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 no. Ult. Dobra. Mortis zabity. Rozwaliłem co prawda bramkę, ale nie o to chodzi. Leci ulcik, będzie po mnie. Czy ten Dynamite obroni to? Raczej, przepraszam, czy ten Ito to obroni? Myślałem, że ten Dynamite wstrzeli nam bramkę. Pomyliło mi się troszeczkę. I uwaga. Będzie drugi gol, będzie drugi gol. Ja wam mówię. Ja to wcisnę jeszcze tutaj. W tym meczu jeszcze to wciśniemy. I moi drodzy państwo. Dobra, jestem. Co? Gdzie ta piłka? Halo? Co się stało z tą piłką? Nie wiedziałem przez chwilę, gdzie jest ta piłka, serio. Ojejku. Chciałem wbiec do bramki, rozumiecie, bezpośrednio, bo zazwyczaj Frankiem się do bramki wbiega, jak jest na blisko. Nie ma co ryzykować. Dobra, panowie. Elo. Elu, winka. Podaj, podaj, podaj. No podaj. Podaj. No podaj, pięknie, dobrze, Antoni zdobył gola, 2-0. Widzieliście? Przed czasem skończyliśmy wariacików. Mimo, że byli poprzebierani za sportowców. No Mortis troszeczkę oszukiwał, bo miał grzebień, się przebrał za Elvisa, ale tam była PSG Shelly oraz coach Mike. Dobra, epickie zwycięstwo, ładnie, ładnie. 319 punktów w tych Igrzyskach Mocy. Powiem wam, że no mało gram tych Igrzysk Mocy ostatnio. Ale muszę w końcu kiedyś się zmobilizować i zagrać cały sezon i postarać się jak największe miejsce zająć, wiecie? Dobra, ale tymczasem lecimy z kolejnym meczem. Mamy Nitę, Shelly. Ale Shelly tu już jest zwykła. To i jest Tara, ojejku, ta Tara będzie nam tu przeszkadzała i to bardzo, coś mi się wydaje. Ja muszę troszeczkę sobie zregenerować życie, podlecieć i zultować to wszystko. Tak zdążyłem? Tak zdążyłem, na szczęście. Wow, rozwaliłem im bramkę. Więc jest dobrze. Myślałem, że ta Tara mnie zultuje prędzej, ale na szczęście się udało. W ogóle mój Frank odbił się tak mega krzywo. Dobra, tu na mnie przejdą. Nie ma najmniejszych szans, żeby oni tam tu przeszli. Mam nadzieję, bynajmniej taką. O kurde, nadpobudliwe. I stuna mi dała. Ojejku, ona ma gadżeta i ulta. Po co? Po co? Po co? Wystrzel to, wystrzel to. Wybij. Pięknie. Mordo, I love you. Gdzie po tą piłkę? Gdzie po tą piłkę, wariaty? Porobieni? Dobra, porobiłem prawie, że tą Nitę. Kurde, no wracajcie do żywych, wariaty, co wy robicie? A! Dobra, zultowałem. Dzięki mnie wygrywamy. Raczej mamy remis. Ale zaraz będziemy dzięki mnie wygrywali. Tak, chyba ten... Ten niedźwiedź chyba ma stuna, więc będzie mógł mnie stunować. W sumie mogłem też wziąć Nitę, bo ja mam też Nitę tutaj. Dobra, cofnijmy się. Ult. Bomba. Dobra, to jest... Ta chwila, moi drodzy, to jest ta chwila, gdzie Farrell wkracza do akcji. Zbiera piłkę. Leci na pełnej. Tara chce go wyminąć, ale się jej jednak nie uda. Prawo, lewo, prawo, lewo. Shelly, no podchodź, Knight Ariza jakiś, dawaj. Tutaj strzelamy piłeczką. Stracili ulty. Pyk, pyk, dośrodkowanie, pole karne i gol! Tak jest, Farrellinho. Farrellinho, wyjaśni tu towarzystwo pięknie. Sam okiwał bramkarza, dwóch obrońców. I teraz stoję na obronie. Jest uniwersalnym graczem ten Farrellinho. Tara nas ultuje. Czy będzie przerypane? Jest przerąbane. I jest. 1-1. Jeju. Dobra, dobra, dobra. Naktor. Zaraz. Poczekaj. Poczekaj chwilkę. Poczekaj chwilkę, gościu. Co ten niedźwiedź tutaj szuka? Halo, proszę państwa. O, mamy ulcika, więc jest tosik. Ja nie mogę dać się tej Tarze zultować, bo jak się dam zultować, to będzie totalny przypał. Dobra, mam piłkę. Mam piłkę. Shelly ją pogoniła. Pięknie. Tańczymy, tańczymy, tańczymy. Gol! Tak jest! Zmieściłem okienko, wariaty. Nie spodziewali się tego. Nie spodziewali się tego, co gościu zatańczył. Pięknie, pięknie. Starcie duo zagrajmy. Ja chciałbym zagrać sobie jeszcze raz jednak Frankiem. Wiecie, mi się dzisiaj super gra Frankiem. Zagrajmy sobie Frankiem. I jakiego mamy ziomka w drużynie? Pam. Pam plus Frank na tą mapę. Mi się wydaje, że dosyć ciekawe duo. I jest tutaj szansa duża na wygraną. Ja mam ten gadżet, wiecie, ten, raczej gadżet. Star Power, dzięki któremu mocniej bije, jak zabije. O ty kurcze! Zabije mnie. Franca.
Ach, no szkoda. Dobra, nieważne. Troszeczkę się podpaliłem, myślałem, że ten ult wejdzie w tą Bibi, ale ona jednak mnie trafiła. A, jest bocik, no to kurczę, ciekawie całkiem się zapowiada. Naprawdę, gościu, padniesz w takim momencie? Dobra, porobiony. Ja patrzę, co teraz robię. Pyk, pyk, uciekam na kulturce. Czemu mnie ten bot goni jeszcze? I pięknie, i eluwinka, mordki, eluwinka. Dobra, spoko. Raz, dwa, trzy, cztery, bomba leży. Ult! I El Primo dostaje. Patrz, co się dzieje, gościu. Widzicie, jak się gra? Tak się gra Frankiem. Uczcie się od najlepszych. Uczcie się od najlepszych gry Frankiem. Jak się szybko sytuacja odmieniła. Już mamy 8 power cubesów, byliśmy na przegranej pozycji. A tutaj, kurczę, już nam wiatr w oczy nie wieje. Dobra, uwaga. Ten Jin, co on? Chce mnie przyciągnąć? Co on świruje? On czeka na tą tarę, tak? On był z Tarą? Nie, z Rose'ą był. Chodź, gamer, chodź za mną. Ja mogę ją zultować przy ścianę, nie ma najmniejszego problemu to dla mnie, tylko bez sensu na nią tracić ulta, tak mi się wydaje bynajmniej. Już wolę podjechać, czekaj. O, teraz! Go! Teraz! I o to chodziło, moi drodzy państwo. Ult kolejny leci, bomba! Ten Darren ma 9 cubów, o kurcze. Ciach, po 4K bije. No i kurcze, i o to chodzi. Czy ty jesteś tutaj w krzaku, gościu? Tak, on tutaj w krzaku kampi! El Primo! Bomba! Znaczy, Jezu, El Primo! Frank! 17 cubów, gościu, bomba! No i widzicie? Farel wykierował gierkę gościowi. Zawiązany na szyi pętla w postaci, kurcze, Snake'a. Nie poddał się i tak. Przeżył, nie popełnił samobójstwa. On się wieszał na tym wężu, wiecie o tym, nie? Tylko, że ten wąż pękł, bo to był... Nie, to była jaszczurka i mu ogon nie dała. Dobra, koniec tego pieprzenia. I to było na tyle z tego odcinka. Mam nadzieję, że wam się podobało. Jeżeli tak, strzelajcie oczywiście łapeczki w górę. Subskrybujcie kanał, żeby nie przegapić kolejnych informacji. Ja już się z wami żegnam. Tutaj macie kolejne filmy, które musicie koniecznie obejrzeć. Trzymajcie się. Cześć!